Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami hoteli, pensjonatów i hosteli? Czy dzieci mogą być tam krzywdzone? To pytanie zadała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i przygotowała propozycję zmian legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w obiektach turystycznych. Co należy zmienić? O tym w programie z drugiej strony. Jolanta Erol, dobry wieczór. Witam także naszego gościa. Jest nim Magdalena Hojnor, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, dlaczego Państwo zainteresowali się tym zjawiskiem, problemem? Dlatego, że to zjawisko i ten problem występuje właśnie w obiektach hotelarskich. Dlaczego? Dlatego, że sprawcy wybierają te miejsca po to, aby czuć się anonimowym, aby czuć się bezkarnym. Nikt nie będzie im tam przeszkadzał w tym, żeby byli z dzieckiem sam na sam. Często podróżują pomiędzy miastami. Ja nie mówię o takim typowym podróżowaniu między państwami, bo to zjawisko też jest nam dobrze znane, ale tutaj mówimy również o turystyce krajowej, czyli w takiej, której sprawca wyjeżdża z Krakowa i jedzie do Szczecina spotkać się z dzieckiem, które wcześniej poznał przez internet chociażby. Zna Pani takie przypadki? To powiedzmy, jaka jest skala tego zjawiska? Czy da się to potwierdzić? Bo jest pewnie trudne do zbadania. Tak, zawsze kiedy mówimy o tym problemie, to podkreślamy, że tak naprawdę ta skala nie jest znana i nigdy nie będzie prawdopodobnie, chyba że zmienią się statystyki w tym sensie, jakby zmieni się sposób zapisywania zgłaszanych przestępstw. W tej chwili, jeżeli dochodzi do wykrycia wykorzystania seksualnego dziecka, to jest to po prostu zapisywane jako przestępstwo wykorzystania seksualnego. Nikt nigdzie nie odnotowuje, czy to jest w ramach turystyki, podróży, czy nie. Więc to jest pierwsza kwestia, która jest trudna do oszacowania. Drugą sprawą, która również nie pozwala tak naprawdę na podanie konkretnych liczb, jest kwestia tego, że sprawcy świetnie się ukrywają, opracowują swoje własne metody do tego, aby krzywdzić dzieci za zamkniętymi drzwiami, potrafią świetnie się przygotować, ale również potrafią zastraszyć dziecko, sprawić, że kiedy nawiążą relacje, dziecko czuje się współwinne, dziecko się wstydzi, więc również ono bardzo rzadko mówi o tym, że spotkała je taka krzywda. Więc jak widzą Państwo, z dwóch stron tutaj, a nawet z trzech, jest problem, żeby oszacować liczby tego przestępstwa. Możemy mówić o ogólnych liczbach, tak? W statystykach policyjnych pojawia się liczba 2,5 tysięcy dzieci rocznie. W 2019 GUS podawał liczbę około 127 tysięcy dzieci, które doświadczyły wykorzystania seksualnego w wieku 13-15 lat. W ramach badań naszej fundacji również, kiedy rozmawiamy z dziećmi, oczywiście w odpowiedni sposób te badania przeprowadzając, to aż 7% dzieci w wieku 13-15 lat przyznało się, że doświadczyło krzywdzenia wykorzystania seksualnego w kontakcie fizycznym, natomiast aż 20% bez kontaktu fizycznego, co nie umniejsza nic temu przestępstwu. Również dochodzi do wykorzystania przez internet. Skala ogromna. Pytanie, czy może Pani nam opowiedzieć o tych sytuacjach, które dostrzegliście, które gdzieś pojawiły się i zostały opisane? Było kilka takich sytuacji, ale nie będę mówić o szczegółach, bo też nie chciałabym nikogo stygmatyzować, natomiast są sprawy, które na pewno docierają do Państwa przez media. To na przykład są sprawy dzieci, które nagle znikają z domu w środku nocy i nagle znajduje je policja gdzieś w środku jakiegoś dużego miasta. Dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia, więc można powiedzieć o tym, że są jeszcze małe, że są nastoletnie. I właśnie one padają ofiarami takich spotkań internetowych ze sprawcami, którzy potrafią świetnie nawiązać tą relację z dzieckiem, tak? Nawiązać ją poprzez to, że dają im zainteresowanie, słuchają ich z ciekawością, komplementują. No jakby są taką osobą, która staje się przyjacielem dziecka, tak? I w ten sposób właśnie nawiązują tą relację, ale oni zawsze będą dążyć do tego, żeby doszło do tego skrzywdzenia, czyli żeby doszło do tego kontaktu seksualnego w różny sposób. Czasami, tak jak mówiłam, dochodzi do niego bez kontaktu fizycznego, czyli takie dziecko jest proszone o to, żeby wysłało jakieś zdjęcia swoich części intymnych. Często zaczyna się tak, że to sprawca wysyła pierwszy jakieś swoje zdjęcia i w ten sposób jakby nakłania dziecko do tego samego zachowania, a dziecko, ufając mu,
a często nawet nie wiedząc, z kim rozmawia przez internet, no daje się może nie nabrać, bo to jest złe słowo, ale po prostu ufa i wysyła takie zdjęcia, później jest szantażowany i jakby zmuszany do wysyłania kolejnych. I to jest taka pierwsza sytuacja, ale jeżeli chodzi o turystykę, tych sytuacji jest bardzo wiele, tak? Niektórzy sprawcy na miejscu, w konkretnym mieście wiedzą, gdzie szukać, spotkać dzieci, które są na przykład pozbawione opieki. Takie dzieci rzeczywiście są dużo łatwiejszym celem dla sprawców, ale nie tylko. Najpierw poznają się przez internet i umawiają się w miejscu miasta, gdzie lub miejscowości, gdzie mieszka dziecko i umawiają się z nim w konkretnym hotelu. Sprawca jest gościem hotelu. Gość nie musi się tłumaczyć z tego, w jakim celu się melduje, co będzie robił w danym miejscu, ile czasu zostanie itd., itd. To jest umowa, którą podpisuje z hotelem, więc jakby ma pewną anonimowość zagwarantowaną, tak? Nikt nie będzie mu wchodził do środka do pokoju, przeszkadzał w różnego typu czynnościach i o to dokładnie sprawcom chodzi. Więc jak widać, to te liczby, bo nie powiedziałam tu o liczbie, która jest również ogromna, to jest liczba 54 bodajże milionów noclegów w roku 2020, której udzieliły obiekty w całej Polsce. To jest ogromna liczba i ten biznes cały czas się rozwija i będzie, mimo że oczywiście COVID, wojna na Ukrainie popsuła trochę szyki i biznes turystyczny mocno ucierpiał, to jednak jak Państwo widzą, te dwie liczby są ogromne i one muszą się gdzieś przecinać. Sprawcy muszą się gdzieś spotykać z dziećmi. Nie będą robić tego u siebie w domu, czyli jakby rzadko korzystają ze swojego miejsca zamieszkania. Będą poszukiwać miejsc, w których mogą być anonimowi, w których mogą krzywdzić dzieci bez jakby obserwatorów, tak? Ani nikogo, kto ich z tego będzie rozliczał i patrzył im na ręce. I dlatego Państwo opracowują standardy ochrony dzieci i dlatego też trafiacie do tych hotelarzy, organizując szkolenia i webinary. Czy hotelarze są zainteresowani wprowadzeniem nowych regulacji? Właśnie, spotkaliśmy się z ogromnym oddźwiękiem ze strony branży hotelarskiej. Naprawdę mnóstwo sieci zaangażowało się i zaprosiliśmy też część osób do pracy w tak zwanej grupie eksperckiej, gdzie spotkaliśmy się z pracownikami hoteli różnego szczebla, różnych sieci, którzy w ramach swojego prywatnego czasu, bez wynagrodzenia dodatkowego za tę pracę, poświęcili nam czas i spróbowaliśmy wspólnie popracować nad procedurami ochrony dzieci w hotelach. Właśnie w hotelach i w innych obiektach hotelowych, będę mówiła tu poprawnie, tak jak mówi o tym ustawa. To znaczy, że nie tylko mówimy o samych hotelach, ale mówimy również o motelach, o zajazdach, mówimy o hostelach i o wszelkich innych miejscach, które po prostu świadczą usługi noclegowe. Takich osób zjawiło się sporo na tej grupie eksperckiej. Naprawdę były to dwa intensywne spotkania i tam została właśnie wypracowana taka propozycja procedur ochrony dzieci, które mogą być wprowadzone w zasadzie w każdym obiekcie noclegowym. To na czym one polegają? Przyjeżdża powiedzmy mężczyzna z dzieckiem i co wobec tego, jakie wymagania musi spełnić, żeby go hotelarze zarejestrowali, zameldowali w tym hotelu? Dobrze, że mówi pani powiedzmy mężczyzna, dlatego że to jest też często mylące. Posługujemy się pewnymi stereotypami, jeżeli chodzi o sprawców, tak? I wyobrażam sobie, że to są przeważnie, znaczy generalnie tak jest, statystycznie wychodzi na to, że większość z tych sprawców to mężczyźni, aczkolwiek często zdarzają się również kobiety. No 10% sprawców to kobiety. To też może odwracać czyjąś uwagę, więc to jest ważne. Jeżeli chodzi o procedury, my jakby proponujemy różne formy reagowania na to, co widzimy. Po pierwsze, nigdy nie będziemy mieć 100% pewności, że sytuacja, która nas zaniepokoiła, jest tą sytuacją, która już świadczy o tym, że będzie dokonane przestępstwo lub ono jest popełniane. Nigdy tak nie będzie, bo nie jesteśmy śledczymi i nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić na ten moment, ale zawsze bazujemy na naszej intuicji. Najczęściej sytuacje, które wydają się niepokojące i które się zdarzają, właśnie wynikają z tego, że mamy jakiś w środku niepokój i to się potwierdza później w praktyce. W naszych procedurach nie tylko jest kwestia tego, w jaki sposób reagować i co można zrobić w danych sytuacjach, ale też jest przykład rozmów, jakie możemy przeprowadzić z klientem, którego podejrzewamy o to, że może chcieć skrzywdzić dziecko w naszym obiekcie. Więc jakby dajemy tam dużo różnych praktycznych wskazówek. Jedną z nich, to co zalecamy i o co prosimy, chociaż nie jest to łatwe, jest oczywiście w pierwszej kolejności badanie
zależności pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, z którym się melduje do hotelu, tak? Czyli pytamy, kim jest dziecko dla tej osoby dorosłej, czy jest między nimi jakieś pokrewieństwo, w jakim celu podróżuje z dzieckiem. A dziś w myśl prawa, że przerwę, hotelarze mają prawo do zadania tego pytania? Osobie meldującej się? Mają prawo w takim sensie, że jeżeli prowadzą procedury, mogą się na nie powołać i powiedzieć, proszę pana, proszę pani, w naszym hotelu funkcjonują procedury ochrony dzieci i w związku z tym prosimy zawsze o to, aby pokazać dokument tożsamości dziecka. Nie będziemy zapisywać tych danych, nie będziemy ich przechowywać, po prostu chcemy zweryfikować, na ile na tym etapie możemy stwierdzić pokrewieństwo pomiędzy państwem. Jeżeli to się nie udaje, bo nie zawsze tak jest, no to wtedy może dziecko również nie posiadać takiego dokumentu. Podkreślmy to, że w Polsce nie ma obowiązku, żeby każde dziecko od urodzenia posiadało dowód osobisty, tak? Natomiast warto taki dokument zawsze dziecku wyrabiać, bo to się przydaje w wielu sytuacjach. No więc. No tak, ale jeśli ta osoba zadeklaruje, że to jest moje dziecko, to co wtedy? No musimy badać dalej, tak? Dociekać. To znaczy nie każda sytuacja będzie powodowała w nas niepokój. No jeżeli zobaczymy, że przyjeżdża do nas rodzina, jest dwoje dzieci, widzimy jakieś zależności, jakąś więź między ludźmi, którzy do nas przyjechali, no to wiadomo, że nie będziemy się zachowywali jak śledczy i szukali powiązań. Natomiast jeżeli przyjeżdża... My opowiem o takich sytuacjach, które się zdarzają bardzo często, kiedy widać dużą różnicę między statusami społecznymi, czyli gość wygląda na osobę zamożną, jest dobrze ubrany, posiada, nie wiem, złotą kartę Visa chociażby, a obok przychodzi z dzieckiem, które wygląda na zaniedbane, tak? Nie jest ubrane odpowiednio do pogody, albo widać, że ta odzież jest zniszczona, stara, no nie wiem, jakkolwiek możemy ocenić, że coś tutaj nie gra, bo zazwyczaj rodzice, jeśli dbają o siebie, to dbają również o dzieci, tak? To jest taki pierwszy sygnał, na który możemy zwrócić uwagę. On nie przesądza o tym, że dojdzie do krzywdzenia dziecka, ale jest początkiem sytuacji, w której możemy zapytać i powiedzieć po raz kolejny: dzień dobry, witam w naszym hotelu, w naszym hotelu obowiązują takie i takie procedury i w ramach tych procedur my weryfikujemy zawsze gości, którzy meldują się z dziećmi do hotelu, czy mają prawne przyzwolenie na to, aby tym dzieckiem się opiekować, aby z nim przebywać w hotelu, tak? I możemy tu poprosić o dokument tożsamości, możemy poprosić o inny dokument, który gość może przy sobie mieć, możemy najprościej poprosić o oświadczenie, które powinni podpisywać rodzice, jeżeli decydują się na wysłanie dziecka ze swoim krewnym bądź z kimś znajomym, kogo upoważniają do tego, aby dziecko z nim mogło podróżować dalej, bo pamiętajmy, że taki dokument jest również bardzo ważny w sytuacji, kiedy dziecku coś się stanie. Mówię tutaj o zdrowiu, jeżeli zachoruje, jest jakiś wypadek, wtedy lekarz, który ma udzielić pomocy dziecku, nie będzie mógł tego zrobić bez zgody rodzica, więc ze wszechmiar takie dokumenty są bardzo ważne, tak? Czyli jeśli babcia wyjedzie z wnuczkiem na wczasy, to również takie oświadczenie rodziców, że oddaje pod opiekę tej babci swoje dziecko, powinna mieć ze sobą. Oczywiście, tak jest najbezpieczniej, gdzie również podaje się dane osoby, która się opiekuje dzieckiem, tak żebyśmy mogli je w jakikolwiek sposób zweryfikować, bo to, że to jest babcia, może każdy napisać i to może też być mocno mylące, prawda? No ale z drugiej strony też podkreślamy, że nie wszystko uda nam się zrobić, natomiast możemy zrobić to, co możemy w danym momencie, tak? Jeżeli widzimy jakąś sytuację niepokojącą, po prostu pomyślmy. Tutaj... Właśnie o tych sytuacjach niepokojących, tak. Bo to właściwie chyba jest taka zależność między pracownikiem hotelu, różnych pewnie stref, a wypoczywającym. Czy on to dostrzeże? Czy on w ogóle jest wrażliwy na tego typu sygnały? Jak państwo podczas tych szkoleń próbują przekazać tą wiedzę, że coś już może się dziać niepokojącego w tych relacjach między dorosłym a dzieckiem? No, te sytuacje my w ogóle wskazujemy już w samych procedurach. Tak jak mówię, to nie jest taki zupełnie suchy dokument. Tam jest bardzo dużo praktyki, tak? Jakby wskazań, kiedy, w jakich sytuacjach może albo dochodzić do tego, że pracownik
powinien poczuć jakiś niepokój, powinien się zainteresować. Podkreślamy, że zawsze każdy pracownik musi bazować na swojej intuicji i też na uważności. Jeżeli pojawia się w hotelu dziecko, to po prostu staramy się obserwować sytuację. Oczywiście, tak jak mówię, będą sytuacje totalnie zwyczajne, które w ogóle nie powinny budzić naszego zainteresowania i to będzie czuć i widać, że to jest rodzina, że to są osoby bliskie, ale będą też takie sytuacje, w których ten dorosły z dzieckiem nie będzie miał więzi, to po prostu widać, tak? Że nie ma swobodnej relacji między nimi, to też widać, tak? Ta relacja jest sztuczna, dziecko nie czuje się pewnie w jakiejś sytuacji, nie odpowiada, dorosły też próbuje, bo my też mówimy o tym, że w recepcji możemy też zapytać samego dziecka o to, jak masz na imię, kim jest ten pan, ta pani, gdzie mieszkasz, czy twoja mama wie o tym, że tutaj jesteś i tak dalej, i tak dalej. Tu jest szereg przykładów na to, jak możemy postąpić. Nie pozostawiamy hotelarzy zupełnie bez niczego, to jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa, czy pracownicy, czy kadra zarządzająca jest zainteresowana i na ile jest wrażliwa? Muszę pani powiedzieć, że na 3 webinary, które my zaoferowaliśmy branży hotelarskiej, zgłosiło się ponad 120 osób. To jest duża liczba. My daliśmy dosyć krótki czas też na zapisanie się na te webinary i to nas bardzo ucieszyło, że jest taki oddźwięk. I to w zasadzie świadczy o tym, że mnóstwo osób z tej branży dostrzega ten problem. Zresztą z rozmów takich kuluarowych, to nie jest nasz pierwszy kontakt z hotelami, tak? My już ponad 3 lata temu zaczęliśmy współpracę z hotelami. Dużo hoteli się do nas zgłaszało samych, że chce przeprowadzić takie szkolenia dla pracowników. Więc widzimy, że jest duże zainteresowanie. Branża ma z tym kłopot w takim sensie, że wiemy, że są hotele, są pracownicy, którzy mają takie doświadczenia, że były takie sytuacje u nich w hotelu. Szczęśliwie zakończyły się dobrze. Natomiast to znaczy, jeśli były takie sytuacje, to informowali policję, bo kolejnym krokiem, jak się domyślam, jest poinformowanie policji o tym, że na terenie tego obiektu przebywa nielegalnie dziecko. Tak, jak najbardziej. Dokładnie to musimy zrobić. My zalecamy oczywiście kontakt z policją przede wszystkim w sytuacji bezpośredniego, może zagrożenia, to jest źle powiedziane, ale jeżeli widzimy, że albo zastajemy jakąś sytuację i flagranti sprawcę, no to w tym momencie na pewno musimy powiadomić policję, no bo tutaj nie ma o czym dyskutować. Ale mogą być takie sytuacje, w których służba pięter, czyli osoby sprzątające wchodzą do pokoju, widzą, że w pokoju na przykład jest alkohol, no narkotyki, ale można nie do końca to, bo nie sądzę, żeby każdy chciał koniecznie tymi narkotykami tutaj epatować w tym pokoju, ale na przykład prezerwatywy, a zameldował się i łoże małżeńskie, a zameldował się gość z jednym dzieckiem, tak? No nie są to przedmioty, które rodzic czy jakikolwiek inny opiekun standardowo trzyma na widoku wtedy, kiedy melduje się do pokoju z dzieckiem i chce spędzić z nim, nie wiem, czas w rodzinnej atmosferze. Tak? To też powinno nas zaniepokoić. Jeżeli dzieci na przykład, dziecko nie wychodzi, nie schodzi na śniadania, nie wychodzi z pokoju bardzo długo, no, to też nie jest naturalna sytuacja. Też powinniśmy mieć na względzie wtedy taki pokój, takiego gościa, co tam się może dziać. Możemy różne powody wymyślić, żeby zapukać do takiego pokoju i jednak to zweryfikować jakimś czujnym okiem. Nie musimy od razu mówić, że sprawdzamy, czy dziecko jest bezpieczne, ale możemy powiedzieć, że nie wiem, sprawdzamy jakąś część pokoju, czy mieliśmy jakiś niepokojący sygnał, coś się stało. Jest naprawdę na to wiele sposobów i muszę pani powiedzieć, że to nawet nie ja te sposoby podawałam w trakcie naszych spotkań z grupą ekspercką, tylko właśnie hotelarzy mówili, jak sobie radzą z gośćmi, którzy sprawiają problemy. To dobrze, że hotelarze dostrzegają ten problem i to dobrze, że mają swoje propozycje. To zapytam o tą legislację, choć zastanawiam się, dlaczego potrzebne są zmiany legislacyjne, skoro jak sama pani mówi, hotelarze mają pomysły, mogą wprowadzić do regulaminu pewne zasady, które państwo już podpowiadają, mogą sami dopytywać, no i wreszcie jak coś dostrzegą niepokojącego, mogą też poinformować już dziś policję. Ale co zmienić trzeba w prawie, żeby to, jak rozumiem, obowiązywało wszystkich? No właśnie, żeby obowiązywało wszystkich, czyli nie tylko tych, którzy chcą i mają dobrą wolę, musimy wprowadzić takie przepisy, które będą nakładały obowiązek na wszystkie obiekty oferujące noclegi,
aby miały na swoim terenie procedury, które po prostu będą jasno i klarownie mówiły, jakie sytuacje zagrażają dziecku i jak na nie reagować, i że w ogóle trzeba na to reagować. To jest bardzo ważne. W rozmowach z przedstawicielami właśnie branży hotelarskiej, pierwsze co usłyszałam, że problemem jest to, że nie ma kto szkolić kadry z takich procedur. Dwa, no w ogóle sam fakt tego, że my stworzyliśmy takie procedury, to wyszliśmy troszkę naprzeciw hotelom, tak żeby oni nie musieli nad tym myśleć. Natomiast wiemy, że już na stole jest, szykują się zmiany, jeżeli chodzi o ustawę, i w tych zmianach jest propozycja, że jest taki postulat, żeby koniecznie nałożyć obowiązek właśnie regulaminu obowiązkowego, w którym będą doprecyzowane kwestie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, konkretnie przed wykorzystaniem seksualnym. Więc tutaj coś się dzieje w tej branży. Z różnych stron widać, że jest to niebezpieczeństwo i ta jakby potrzeba dostrzegana, a fundacja po prostu tylko chce wyjść naprzeciw, chce zaproponować współpracę. Dlaczego nie zrobić czegoś wspólnie? To są zmiany, które będą dotyczyć ustawy z 1997 roku o usługach hotelarskich, usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także ustawy o ewidencji ludności. To jak w praktyce będzie procedowana? To zakończy się, bo do końca stycznia jeszcze Państwo prowadzą te webinary. Kiedy ten proces legislacyjny będzie miał szansę się rozpocząć i te przepisy zmienić? No niestety tutaj odpowiedzi nie mam prostej, ani jasnej, jakiejś deklaracyjnej. Natomiast my takie propozycje zmiany do ustawy już przygotowaliśmy. Jesteśmy na etapie komunikowania się z Ministerstwem Sportu i Turystyki. No i liczymy na to, że oczywiście po stronie ministerstwa będzie otwartość i wola do tego, żeby współpracować. Tym bardziej, jeżeli samo ministerstwo dostrzega taką potrzebę i widzi, że należy nałożyć taki obowiązek na hotelarzy, a my oprócz tego, że mamy propozycje konkretnych zmian i również dysponujemy narzędziem, które można już zaproponować samym hotelarzom, które było przygotowywane we współpracy z hotelami, no to ja widzę tutaj tylko jasne światło na to, że wszystko się uda i potoczy się bardzo szybko. Taką mam nadzieję. Chciałam, żeby pani też na koniec powiedziała o roli rodziców, tak by te dzieci no, rzeczywiście nie trafiały w ręce nieodpowiedzialnych dorosłych, którzy no, niestety zamierzają je skrzywdzić. To jest bardzo trudne, oczywiście my o tym mówimy cały czas, tak? To, czego potrzebuje dziecko, to jest troska, zainteresowanie i miłość. I to są rzeczy, których potrzebuje każde dziecko. Wiemy, że są różne sytuacje w rodzinie. Nie zawsze jest to kwestia zaniedbania, bo są jakieś patologie, ale czasami są jakieś przewlekłe choroby, czasami są pewne zaniedbania w rodzinie, pewne sytuacje trudne, gdzie to dziecko rzeczywiście nie otrzymuje tego zainteresowania i szuka go po prostu na zewnątrz. Takie dzieci najczęściej padają ofiarami właśnie pedofilii, no i w ogóle po prostu ludzi, którzy chcą je skrzywdzić. Więc taki apel do rodziców, oczywiście interesujmy się naszymi dziećmi, pytajmy, starajmy się z nimi porozmawiać zawsze, chociaż przez kilka minut dziennie, jeżeli zapytamy nasze dziecko, co u niego słychać, wysłuchamy, zrozumiemy i dziecko będzie się czuło bezpieczne w tej relacji z nami, będzie się czuło bezpieczne w tym, żeby też nam mówić o wielu rzeczach, to jest już ogromny sukces, naprawdę. Bo nawet jeżeli dojdzie do sytuacji skrzywdzenia, dziecko będzie chciało nam o tym powiedzieć, a to jest bardzo ważna kwestia w tej całej sytuacji. Magdalena Hojnor, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która opracowuje standardy ochrony dzieci w obiektach turystycznych. Bardzo ważna rzecz. Mamy nadzieję, że rzeczywiście uda się szybko wprowadzić na ścieżkę legislacyjną te przepisy, o których Państwo mówią i o których dziś był program z drugiej strony. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję Państwu. O, już za chwilę wieczór publicystów. Zapraszam.